Ministerstwu Pracy, żeby zajęło się również emeryturami górniczymi. Obawiamy się, że dojdzie do takiej hańby, jak w piątek w uchwalonej ustawie, że zapisano tak zwane emerytury cząstkowe. Nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! Będziemy protestować, za chwilę będziemy protestować, żeby oddychać polskim powietrzem. Mówią, że oni mają mandat od społeczeństwa. Potrzebnie słuchają tego społeczeństwa, właśnie, tylko partii. A ile partia Platformy ma członków? A ile nas jest? Ronek do nas! Ronek do nas! Ronek do nas! Ronek, który podniósł przepusta, jest dla nas też ważny. Zgłaszamy do prokuratury przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych, a prokuratury to wszystko umarzają. Olewają nas! Zlikwidowano kilkadziesiąt sądów pracy w Polsce. Na pracownika przerzucono wszystkie koszty postępowania przed tym sądem. Pracodawca wpuszcza te koszty w normalne koszty działania firmy. Wynajmuje za pieniądze firmy prawnika. Pracownik musi to robić sam. W tej chwili przygotowujemy jako OPZZ pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, bo to nie jest równość. Pracodawcy, ci duzi pracodawcy, są w uprzywilejowanej sytuacji. Złodzieje! 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 Idź do nas, idzie. Prezydent! Boją się z pracy fizycznej, a nie biznesmenów, a nie tych, dziadek, którzy mają pełne kieszenie i pełne gęby frazesów. Czerkaskim i Henrykiem Moską spotkaliśmy się chwilę z prezydentem, gdzie przedłożyliśmy mu naszą petycję żądającą zaprzestania prac nad tą ustawą i apelem, aby prezydent jej nie podpisywał.